Świecące podkładki, dla niektórych hit, który iluminuje nasze biurko, dla niektórych kit i zbędny dodatek. Podkładki podświetlane do 100 zł. Dawaj więcej RGB! Więcej miodu! Więcej! Ała! Słuchajcie, mamy już na stole właśnie nasze podkładki rzeczone. 5 modeli do 100 zł mieszczących się dla tych, którzy nie chcą bardzo dużo wydać pieniędzy, a jednak to podświetlenie ma się pojawić. No właśnie, zobaczymy, czy to podświetlenie będzie przede wszystkim jakościowe dzisiaj, no bo na tym nam zależy. Wydając mało, chcemy jednak dobry produkt. Ja się tylko zastanawiam, bo wybrałeś Aurorę. Ona na pewno ma podświetlenie? Jest żaróweczka, więc liczę na to, że ta żaróweczka to właśnie nie jest to, że to jest inteligentna podkładka, tylko podkładka świecąca. Cooler Master MP750L jest Redragon Pluto. Okej. Tu jak pies, tudzież planeta. Jest Redragon Epeius. To też taka planeta, też właśnie tak. No, trzecia planeta od słońca, Epeius. I jest Aurora MPG5 i. Jest Genesis. Nie mogło zabraknąć Genesisa. Jest Genesis. Nie Baron, moi drodzy, tylko Boron 500 RGB. Wyłóżmy wszystkie podkładki i sprawdźmy, jak się prezentuje podświetlenie, ale też wielkość podkładki i sama przyjemność z używania na niej myszki. Start! Podkładka rozwinięta w tym momencie i... Czy rozwinięta do końca? No właśnie, przy większych podkładkach to zawsze jest też ten dodatkowy element. Jak ona się tutaj komponuje, rozłoży w łóżku. I tutaj widzimy, że Aurora troszeczkę niestety pognieciona jest. Ja pamiętam, że chyba Cooler Master miał bardzo fajne rozwiązanie u siebie, że w środku wprowadzał taki walec, dzięki czemu te podkładki wyglądały znacznie lepiej tuż po rozłożeniu. Oczywiście dzisiaj to sprawdzimy i zobaczymy, czy dalej... Coolera. No właśnie, czy dalej w Cooler Master to rozwiązanie widnieje. Podłączmy tą podkładkę i zobaczmy, jak świeci, no bo przecież o to w tym chodzi. No dobra, podkładka jest podłączona i pierwsze wrażenia z tego, jak to świeci. No, tutaj taki klasyczny światłowód nam się pojawia i klasyczny problem tego rozwiązania. Mianowicie gdzieś blisko tego zasilacza ta barwa jest bardzo intensywna, no i ona troszeczkę niestety na tych długich liniach słabnie, co trochę zaburza poczucie estetyki. No, ale musimy pamiętać, że mamy tutaj do czynienia z produktem, który jednak jest mocno budżetowy. Podoba mi się bardzo to logo, które się znajduje na samej podkładeczce. Sugestywne, małe, delikatne. No i moi drodzy, jeżeli chodzi o jakość wykonania samej podkładki, jest naprawdę poprawnie, natomiast bardzo mi się nie podoba to, że jednak mimo wszystko ona jest tak strasznie pofalowana tuż po wyjęciu z opakowania. Pytanie, na ile można to zredukować do zera, jak się postaramy, wydaje mi się, że w miarę to powinno być ok. Faktycznie delikatnie, punktowo mocniejsze tam, gdzie widać, że jest bliżej LEDów, jest tutaj możliwość zmiany z poziomu podkładki, no... Zobaczmy, jak się przeciwnicy tutaj będą prezentować na pierwsze wrażenia, a później bezpośrednie porównanie już w boju. Podkładka od Aurory 59 zł, czyli do stówki jeszcze kawałek drogi. Redragon pojawia się, oj przepraszam bardzo, na naszym store Pluto. Zobaczmy, jak wygląda. No, podkładka zdecydowanie mniejsza. No właśnie, rozmiar niewielki. Dla mnie, przyznam szczerze, chyba byłoby za mało tej powierzchni do poruszania się. No to jeszcze sobie porównamy podczas testu z myszką. No, jeżeli chodzi o samą jednak plus, to, że została podana w taki sposób, że nic się tutaj nie gniecie. Zdecydowanie żadnych tak. problemów. I do tego też już wiemy, że będzie tutaj można zmieniać oświetlenie. No i to Redragonowe logo na samym środku, też dość estetyczna. Podłączmy. Podkładka już podświetlona i mam takie pierwsze wrażenie przed bezpośrednim porównaniem, że intensywniejsze jest to podświetlenie. Zdecydowanie intensywniejsze, no przede wszystkim prawdopodobnie dlatego, że mamy tutaj jednak krótszą drogę rozchodzenia się tego światła. Dokładnie, jest bardziej skupione, chociaż też widzę różnicę w tym, jak światło jest na rogach zrobione, a jak jest w niektórych momentach po środku, że jest intensywność trochę zróżnicowana. I zobaczmy jeszcze, jakie bariery się dzieją po
wciskaniu. O, tu kolorki są. No, zdecydowanie możemy zmieniać oświetlenie i muszę przyznać, że chyba w przypadku konkurenta podświetlenie wypadało nieco gorzej. Być może właśnie dlatego, że ta droga rozchodzenia się światła jest krótsza. Natomiast muszę przyznać, że ta podkładka wygląda niezwykle estetycznie i niezwykle elegancko już teraz na naszym biurku. Właśnie przez to, że jest wyprostowana, że jest gładziutka, nie ma gdzieś tam żadnych pofalowań. Naprawdę super robota. Za to będziemy musieli tutaj dopłacić za ten brak pofalowania 20 zł. 79 łącznie kosztuje taka oto podkładka, a my przedstawiamy kolejnego rywala w tym boju podkładek do 100 zł. O! 99 zł przeleciało do nas, czyli podkładka, która dzisiaj będzie najdroższa i ledwo załapała się w progu przez nas wyznaczonym, ale jednak jest do 100 zł. Sprawdźmy Genesisa. Przez to, że został podany w tym właśnie opakowaniu, gdzie jest zgięte, delikatne fale się robią. Nie takie jak w Aurorze, no ale nie ta wielkość. Także... No tak, no właśnie, ta podkładka jest znowu jedną z tych mniejszych. Oczywiście to, czy będzie wystarczająca na wasze biurko, no to o tym musicie zadecydować osobiście. Tak. Natomiast faktycznie te fale delikatne się pojawiają nawet pomimo tego małego rozmiaru. Tak. Wielkościowo, tak jak mówiliśmy, mała, porównamy sobie z Redragonem za chwilę i do tego bardzo czysta, małe logo Genesis w rogu, a poza tym czerń i czerń. Zobaczmy, jak świeci. Podkładka już jest podłączona i tutaj z każdej strony było takie które miało oznaczać, że no właśnie, czy jest lepiej, czy gorzej i chyba bez bezpośredniego porównania za chwilę ciężko będzie nam jednoznacznie stwierdzić. No jedno możemy powiedzieć na pewno. Faktycznie ta podkładka budzi mieszane uczucia, bo mam wrażenie, że ten światłowód, ten przewód jest nieco bardziej przeźroczysty od poprzedników, co mogło że sprawiać takie wrażenie, że ona świeci mocniej. Natomiast faktycznie tutaj na tych bokach widzimy bardzo, bardzo dużo przeźroczystych barw, no i widzimy to niedoświetlenie. Natomiast sam kształt, sama prostota podkładki bardzo do mnie przemawia. No ja jestem zwolennikiem jednak, że jeżeli to logo się na podkładce pojawia, żeby ono było minimalistyczne, malutkie i jak najbardziej schowane. No tak, no i tutaj jeszcze możemy się bawić animacjami, tak samo jak w poprzednikach, ale to też sobie za chwilę porównamy. Kolejny rywal. Czas na spore pudełko od Cooler Mastera, co mogłoby obiecywać, że podkładka będzie naprawdę spora. No właśnie, zaraz to sprawdzimy. Też przede wszystkim, czy ma ten walec, no o właśnie, którym mówiłem wcześniej. No właśnie, wspomniałeś o tym walcu i walec jest, także zobaczymy, jak to wpłynie na prostotę podkładki. Jakkolwiek to brzmi. Podkładka Cooler Master już na naszym stole i prosiłeś o minimalistyczne logo, no i ciężko o bardziej minimalistyczne logo niż Cooler Master, bo on nawet tego napisu się pozbył, jest tylko charakterystyczny ten pięciokąt, bodaj, no sześciokąt. To mi, to mi się bardzo podoba, faktycznie jest minimalizm, nie widać tutaj właśnie jakiegoś przepychu. W momencie, kiedy ktoś wchodzi do naszego biura, naszego stanowiska gamingowego, nawet jeżeli nie jest super znawcą marek, to może tego logo nie rozpoznać, chociaż wątpię. Natomiast faktycznie jest sugestywne, jest delikatne, bardzo mi się podoba. Podkładka jest delikatnie zagięta, ale jak na to, że była właśnie zwinięta w rulon, to trzeba powiedzieć, że walec zdał egzamin i jest ona względnie prosta już na samym wejściu. Tak, no widzimy tutaj tylko na jednym boku taką większą falę. Myślę, że to bez problemu sobie naprostujemy, bo nawet przykładając rękę już widzimy, że ona się nam delikatnie prostuje. Jeżeli chodzi o gładkość, gdzieś tam dotyk, bardzo fajny feeling. Nie wiem, czy też zwróciłeś się tak, na ale to w ogóle uwagę. Głęboka czerń i także delikatnie takie estetycznie czarne, chyba przez te niteczki krawędzie i już niepodświetlona, prezentuje się bardzo dobrze, a płacimy za nią 82,90, czyli górna półka dzisiejszego zestawienia, ale na pewno nie najdroższa. Zobaczmy, jak się świeci. Smarty maca podkładkę, jeszcze sprawdza. No powiem wam szczerze, raz, że jestem fiolet defaultowo, o czymś już wspominaliśmy, to robi takie wrażenie pierwsze fajne, bo się dobrze zgrywa z tym minimalistycznym logo. Na pierwszy rzut oka dla mnie jest lepiej niż w poprzednikach, ale to sobie porównamy. A ty? Jak uważasz? Jest lepiej, faktycznie delikatnie jest lepiej, mam wrażenie. Natomiast Cooler Master, no niestety, ale nie pozbył się tego problemu, gdzie na zagięciach jest ta barwa znacznie bardziej intensywna, natomiast im dalej w las, tym gorzej. No ale okay, przy niebieski, dobra, patrz, okay, jak niebieski wygląda naprawdę świetnie no teraz. To robi różnicę, także animacje też zmieniamy, tak jak w poprzednikach.
to sobie też jeszcze porównamy. Ostatni uczestnik dzisiejszego programu to Redragon z ciężką nazwą, którą zaraz Wam przedstawię. Epeius, to jest ta nazwa, której mi brakowało, no nie powiem, nie wpada w ucho. Nie wiem, co to pewnie coś znaczy, bo Redragon ma zazwyczaj takie coś znaczące, no, taki to mi nic nie mówi. Raper z czasów antycznych. Tak, Epeius, Tak? Tak, to on. Tak? To on, a teraz sprawdźmy podkładkę. Epeius już na naszym stole i gdybyście zapytali, dlaczego są dwa Redragony, to oprócz tego, że ten też mieści się w naszej kwocie, bo 89 zł, to jak widzicie wyróżnia się. No tak, bo tutaj mamy do czynienia z podkładką sztywną, twardą, moi drodzy, całkowicie wyprostowaną też przede wszystkim, no bo trudno byłoby o inną, gdyby taka była, to faktycznie tylko reklamacja i zwrot. Bardzo prosta, z minimalnym logo tutaj Redragona, które już teraz czuję, że świecić się będzie za sekundę, sprawdzimy. Będzie. Z jedną różnicą co do poprzedników, brak wypinanego kabla. Okej, ale nie jest on niezbędny w przypadku podkładek, więc sprawdźmy przede wszystkim, jak ta podkładka radzi sobie z podświetleniem. No i podkładka wbrew niektórym opiniom jest już włączona i tak, podświetlona. Tak, to nie jest tak, że my nie mamy prądu. No nas teraz biją dwie ogromne lampy i może właśnie przez to podświetlenie jest bardzo sugestywne, bym powiedział. No ja powiem tak, no jest faktycznie delikatne, ale to zrobione jest, no raczej specjalnie, bo po prostu nie świeci się ta górna krawędź, ale spód. I ta podkładka po prostu w ciemnym stanowisku ma taki mieć wrażenie delikatnego pewnie lewitowania, takiego rozpływającego się koloru. Tak jest, dokładnie. I ja to zrobię i po prostu zobaczmy tutaj. I okay, faktycznie, no i od cała liczba jest świeci. Od spodu. Jak gdzieś tam tutaj sobie zasłonimy, no to faktycznie widać, że to świeci, chociaż zakładam, że najlepsza sytuacja to by było, gdyby była ciemno całkowicie w pokoju, dodatkowo mamy jasne biurko i to światło się odbija. Tak, odbija i dobrze, fajnie współgra z tą podkładką. Jestem delikatnie zawiedziony, bo to logo świeci, ale no bardzo delikatnie. No właśnie, o to chodzi. Jest tutaj taki znaczek, to nie jest odblokowywanie na odcisk palca, to jest zmienianie kolorów i ewentualnych animacji. No i widzimy, ja nawet nie jestem do końca pewien, jaki kolor jest w tym momencie. I to niestety podświetlenie jest problematyczne. Nie działa na plus, o teraz jest na przykład zmienny RGB. Słuchajcie, bezpośrednia walka tych podkładek, jeżeli macie swoich faworytów, to już możecie ich wskazywać, a my teraz w kilku kategoriach sprawdzimy je w bezpośrednim starciu. Czym chata bogata, wszystkie podkładki są już na naszym stole. No właśnie, i teraz pierwsza kategoria, najważniejsza z naszej perspektywy, bo skoro bierzemy podświetlaną podkładkę, no to podświetlenie ciężko nie uznać za jedną z głównych rzeczy, którą będziemy oceniać. Gdzie to podświetlenie Twoim zdaniem wypada najciekawiej? No bardzo ciekawie wypada w Redragonie, ale jest to spowodowane tym, że ona jest po prostu mała i dlatego świeci najbardziej. No ja niestety tej podkładki bym nie wybrał i postawiłbym na Cooler Mastera, który według mnie ma to podświetlenie o wiele lepsze, a dodatkowo jeszcze jest ten rozmiar. Także podsumowując, Redragon z Cooler Masterem bardzo blisko z przodu Genesis iBox, no i tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi o Redragona, no odstaje mocno tutaj. No i pod względem wielkości, to może być też ważne dla naszych widzów, no największy dylemat jest pod względem wielkości w tym przypadku, no i już widzimy, że Genesis jest dłuższy, ale jednocześnie węższy delikatnie, jest jeszcze tutaj ten Redragon, który jest dłuższy i tej samej szerokości, i Genesis, który jest trochę krótszy, a szerokość no też nie, troszkę mniejsza. Cooler Master i Aurora, no i faktycznie, choć Aurora wydaje się być dużo, dużo większa, to wydaje mi się, że praktyczniejszy jest Cooler Master. No właśnie chciałem Cię zapytać o to. Który rodzaj podkładki jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni, najbardziej optymalny? Ja postawiłbym na Cooler Mastera, ponieważ tutaj mam bardzo dużą powierzchnię do poruszenia się myszką i w górę, i w dół, i na boki. Natomiast jeżeli chodzi do Aurora, to tutaj faktycznie blokuje mnie ten ruch w górę i w dół, bo ona jest dość wąska. Okay. Czyli decydujesz też, że te są troszkę za małe jak dla Ciebie. Zdecydowanie za małe jak dla mnie. Musicie ocenić, jakie duże macie biurko i też co się zmieści. Zdecydowanie najbardziej optymalna dla mnie też jest podkładka Cooler Mastera.
No i teraz coś, co jest dla wielu najważniejsze, czyli powierzchnia podkładki. My teraz bierzemy myszkę i trochę potestujemy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nasze wrażenia z użytkowania podkładek, przynajmniej moje wrażenia, twarde podkładki to jest specyficzny rodzaj użytkownika. Trzeba to lubić, ja tego nie lubię, nawet tego dźwięku. No jest to niestety głośne. A jeżeli chodzi o resztę, tutaj bym powiedział, że to jest praktycznie jeden do jeden ten sam materiał. Mam takie wrażenie, że one się praktycznie niczym nie różnią. Cooler Master jest trochę bardziej jeszcze śliski. Gładki. Trzeba powiedzieć na wstępie, że wszystkie to są speedy. Tutaj tak nie ma różnicy pod tym względem. Mogą się delikatnie różnić swoją strukturą, jednak co do zasady są to speedy. Tutaj jest najbardziej gładko i tak ślisko i dynamicznie. Czyli nie masz wrażenia, że to właśnie na Red Dragonie było najbardziej gładko? No nie, właśnie Red Dragon, zobacz sobie, ma taką dobra, strukturkę. Ma strukturkę. Ma. Najbardziej właśnie szorstką. Tak, i bym tutaj powiedział, się zgadzam, że Cooler Master zdecydowanie najbardziej gładki. Tak, więc no, zależy kto co lubi. Ja w tym przypadku najbardziej wzrok też przykułbym do Red Dragona albo Cooler Mastera, bo ta ma delikatną strukturę, co może ludziom pasować, trochę więcej kontroli, a tutaj jest tak, no, dość jedwabiście bym powiedział. Siecące podkładki, czyli taki bajer, na który ciężko nie zwrócić uwagi i na pewno jak będziemy mieli gości, kumpli, to wszyscy powiedzą wow, fajnie to wygląda. Tak, wszyscy powiedzą wow, ale czy sam osobiście świecącą podkładeczkę posiadasz? Ja nie posiadam, ale mógłbym mieć. Ja mam ten sam przypadek, mógłbym mieć, choć nie posiadam, bo troszeczkę mnie zawsze odstrasza właśnie te światłowody, które są tutaj gdzieś poprowadzone, że w jednym miejscu świeci mocniej, w drugim troszeczkę mniej. No wiesz, myślę, że całkiem może ciekawie. Trzeba wydać więcej no troszkę. Właśnie, i pewnie no taki właśnie test, jeżeli będziecie chcieli, to zrobimy tych drogich podświetlanych podkładek. Bo teraz czas na decyzję ostateczną. Jeżeli ty byś miał wziąć ze sobą jedną podkładkę i właśnie używać jej na co dzień z tych tutaj, to którą byś zabrał? Ja myślę, że chyba wybór jest oczywisty. Przede wszystkim liczy się dla mnie rozmiar podkładeczki, no i właśnie jakość wykonania tego podświetlenia. I tutaj stawiam na Cooler Mastera, który nie dość, że ma bardzo równomierne podświetlenie, to jeszcze jest dość sporą podkładką. Jeżeli chodzi o mnie, to mój wybór pada również na Cooler Mastera, z tego powodu, że wielkość jest optymalna, nie wygina się już od samego początku i fajnie przylega. Szkopuły, szkopuliki zdecydowały chyba o zwycięstwie Cooler Mastera. Chociaż ja powiem szczerze, że chciałbym poznać osobę, która lubi tego typu podkładki. Piszcie, jeżeli jest taka osoba na sali, piszcie. Bo szczerze powiem, że ja osobiście nie mógłbym czegoś takiego używać, ale no, kto co lubi. Dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych podkładkach, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, bo już za tydzień kolejny odcinek. Tak, zgadza się. A my się na dzisiaj żegnamy. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Hej.